Proszę Państwa, no to teraz w tunelu. Już będę mówił wolniej, spokojniej, już mi nie jest zimno, już jest zupełnie inny klimat. Tak w ogóle jesteśmy dzisiaj u Państwa Tazbirów. Dzień dobry. Panie Arturze, jakie zabiegi w tym roku na plantacji już Pan zrobił? Tak. Pierwsze? Pierwsza miedź. Miedź miks. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to był pierwszy zabieg. Kolejnym zabiegiem, który wykonałem, był to olej parafinowy spirytoidem z deltametryną. Mamy problem z misecznikiem, ale stosowanie oleju z deltametryną skutecznie obniża kolonie i widzę, no jestem zadowolony z tego zabiegu. Jest poprawa. Jest poprawa. Kolejny zabieg wykonany to jest kolejny zabieg miedziowy. Czyli dwa razy produkty miedziowe? Tak, dwa razy produkty miedziowe. I w ubiegłym tygodniu na polu wykonaliśmy zabieg pierwszym fungicydem z dodatkiem algarenu. Na niektóre kwatery. To był switch. To był switch, tak. Switch. Ta temperatura była wysoka, można było użyć innego fungicydu, ale zaczęliśmy od switcha z dodatkiem algarenu. Na niektórych kwaterach było już pełnia kwitnienia. No tutaj. Tutaj w tej chwili jesteśmy na Bluecropie. Przed chwileczką też byliśmy na Bluecropie. Tak. Ale przecież w tym roku jedne z pierwszych odmian, które zakwitły, to Patriot. Patriot. No, jaki Patriot jest, każdy wie. Niektórzy go nienawidzą. Natomiast my mamy troszeczkę tego Patriota. Ku naszemu zdziwieniu, jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, on zaczął kwitnąć na przełomie marca i kwietnia. I już jest po kwitnieniu. Już jest po kwitnieniu w tym momencie. Mamy dzisiaj. W polu. Tak, w okrytym polu już jest po kwitnieniu. Zostały jakieś tam niedobitki jeszcze, otwierają się kwiaty, ale można powiedzieć, że już jest po kwitnieniu, więc tam już jest wykonany. Tam są wykonane już dwa zabiegi fungicydem, bo Patriot w szczególności trzeba go przypilnować. Trzeba go przypilnować, żeby miał tą jakość pozbiorczą. Więc to były wszystkie te zabiegi. Skończyliśmy na fungicydzie, natomiast. Tak. I później to był fungicyd razem z algarenem. Tak, tak. I ze względu na przymrozki teraz był jeszcze raz algaren dostosowany. Dosłownie dzień po, dwa dni po zabiegu fungicydem z algarenem okazało się, że przychodzi zimno. Jesteśmy teraz po pierwszej zimnej nocy. Te kolejne dwie najbliższe, wszystko wskazuje na to, że będą to jeszcze niższe temperatury. Więc wykonałem zabieg algarenem w ilości 2,5 litra na hektar. Do tego cynk i bor. Konkretnie to był cynkobor. Cynkobor, tak. To dokładnie. Nie boimy się użyć nazwy produktu firmy konkurencyjnej. Tak. Po prostu to się dało złączyć. Zrobić, tak, to się dało złączyć w jednym zabiegu. I na jednej kwaterze połączyłem też z firmy konkurencyjnej krzem z borem. Zobaczymy, jakie to będzie miało działanie. No i czekamy, tak? No dobrze. Proszę Państwa, jeśli gdzieś już przekwitło, bo tam na przykład w drugich tunelach, tam gdzie jest dziób, to już jest koniec kwitnienia. Tak, prawie. Tam już jest koniec kwitnienia. To tam już można wchodzić z Expando. Tak, tam można wchodzić z Expando. Powiem szczerze, że te zabiegi w tym roku są, trzeba je wykonywać bardzo szybko. Brakuje czasu, brakuje pogody. W tunelach nie brakuje pogody, natomiast na dworze brakuje tej pogody. Albo mocno wieje, albo pada, albo jest też bardzo zimno. Łapiemy tą pogodę, wykonujemy te zabiegi. Można powiedzieć, że nie jesteśmy spóźnieni, ale też jest bardzo ciężko. Bo też kolejnym problemem, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, to w tym roku to jest problem z zapylaczami. Właśnie, to już nie pierwsza osoba mi o tym mówi, to wszyscy dostrzegamy. Jakoś nie ma tych dzikich trzmieli.
Jest ich mało jest ich. Tak, jest ich. Są problemy z murarką, która jakoś w tym roku, no nie wiem, nie powychodziła, nie wykluła się. No i oczywiście ze względu na silne wiatry i niskie temperatury, a mamy swoją pasiekę, pszczoły, no nie wykonują tych oblotów ze względu na pogodę, więc też w tunelu foliowym, tam gdzie kwitnie diuk, co roku tej pszczoły było bardzo dużo, w tym roku praktycznie w ogóle nie przyleciała. No dobrze, to na diuku koniec kwitnienia w tunelu. Tak. Będzie w tym roku dobre plonowanie? Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, prawdopodobnie pogoda zrobi nam cenę. Może i tak. Tak mi się wydaje. Ta zimna aura, którą mamy teraz, pozostanie z nami jeszcze na jakieś 10 dni. Tych nocy zimnych będzie prawdopodobnie dużo, a nic tak nie robi ceny jak brak towaru. Zawsze najlepiej płaci to, czego brakuje. Oby tutaj, w tym gospodarstwie i u wszystkich naszych słuchaczy tego towaru nie zabrakło i żeby rzeczywiście był w dobrej cenie. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Zapraszamy do następnych odcinków.